HJC to jeden z czołowych producentów kasków motocyklowych na świecie. Przyzwyczaił nas do tego, że praktycznie co roku prezentuje nowe modele i nowe malowania. I w sezonie 2022 nie może być inaczej, dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam właśnie te nowości. Paul Espargaro, Albert Arenas, Carlos Tataya. Jeśli oglądacie wyścigi motocyklowe, to na pewno tych zawodników kojarzycie. Co ich łączy? Oczywiście kaski HJC. A dokładnie mówiąc, kask RPH-01R. Kask, który trzymam w rękach, należy do Carlosa Tataya. Dlaczego o nim mówię? Ponieważ w sezonie 2022 HJC postanowiło dać nam coś, czego się nikt nie spodziewał. Czyli kask rodem z wyścigów motocyklowych RPH-1, który został wykonany na bazie modelu 01R. Dodatkowo HJC dało coś od siebie, czyli malowanie Red Bulla, które dotychczas było dostępne tylko dla zawodników. RPH-1 ma FIM, czyli tą samą homologację, która jest wymagana od kasków zawodników startujących normalnie w zawodach. Oprócz FIM-u kask spełnia również najnowszą certyfikację bezpieczeństwa, czyli ECE 2206. Skorupa zbudowana w tej samej technologii, cała seria RPH, czyli PIM+. Tylko do budowy tego kasku wykorzystano troszkę innych materiałów, takich jak na przykład Carbon Glass Hybrid. Kask został wykonany w technologii CAD i jeśli chodzi o aerodynamikę, to została ona tak stworzona, żeby podkręcać Wasze wyniki na torze. Jak to w kasku sportowym bywa, nie mogło tutaj zabraknąć bardzo dobrej wentylacji. Mamy tu aż 5 lotów wentylacyjnych i 4 wyloty, które też są przepotężne. Z nowości, które znajdziemy w tym kasku, to jest m.in. nowy system zdejmowania szybki, który nazywa się Easy Attention System. Blokowanie samej szybki. Jak to w kaskach sportowych, tym bardziej tych z górnej półki, takiego elementu tutaj nie mogło zabraknąć. Najbezpieczniejsze zapięcie, czyli podwójne D, mam w kasku z takiej półki. No nie mogło być inaczej. Kolejny element to wyściółka. Możemy ją w pełni zdemontować, wrzucić do pralki i oczywiście wyprać. Coś, co ważne jest dla bezpieczeństwa zawodników, to oczywiście policzki, które możemy awaryjnie wyciągnąć. Dwa elementy, o które bardzo często nas pytacie w przypadku kasków. Czy można nim jeździć w okularach? Jak najbardziej. HJC oczywiście wnętrze wykonało w taki sposób, że okulary do tego kasku założymy. I druga rzecz, czy da się założyć do tego kasku interkom? Tak, da się założyć. Mamy tutaj dość duże wnęki na słuchawki. Jeśli chodzi o tą dodatkową lotkę, to macie ją dostępną we wszystkich malowaniach RPH-1. RPH-1 oprócz malowania Red Bull Austin GP występuje w kilku monokolorach, w kilku malowaniach i nie mogło zabraknąć takich replik jak Paul Espargaro czy Albert Arenas. Był kask sportowy, przyszedł czas na coś bardziej turystycznego, a mianowicie HJC I100, czyli kask systemowy. Skorupa tego modelu wykonana jest z poliwęglanu. Kask posiada podwójną homologację na kask zamknięty i kask otwarty. Oczywiście posiadamy tutaj blokadę i szczęka podczas jazdy nam się nie zamknie. Mamy tutaj dwa wloty wentylacyjne, obydwa są regulowane w dwóch płaszczyznach. Oprócz tego możemy uchylić sobie szybkę. W kasku tego typu oczywiście nie mogło zabraknąć przeciwsłonecznej wstawki, czyli blendy. Jeśli chodzi o zapięcie, znajdziemy tutaj zapięcie typu MicroLock. Wysiłka tego modelu również nadaje się w pełni do zdemontowania i do wrzucenia do pralki. Oprócz tego mamy możliwość jeżdżenia tutaj w okularach oraz miejsce na system Smart HJC, czyli dedykowany interkom do kasków HJC. Szybka jest przystosowana pod pinlocka, którego otrzymujemy w zestawie z kaskiem. Kolejny kask, czyli HJC I20, to moim zdaniem najbardziej nietypowa propozycja tego producenta. Dlaczego? Ponieważ jest to kask modularny i dzięki systemowi Push and Slide możemy w nim zdemontować szczękę. Kask jest wyposażony w ciemną szybkę z systemem anti-fog, więc nie potrzebujemy tutaj pinlocka, żeby nam szybka nie parowała.
Skorupa tego modelu wykonana jest z poliwęglanu. Za wentylację odpowiadają dwa górne wloty, które są nieregulowane. Zapięcie typu mikrolok. Pełni wyjmowalna wyściółka, która jak w poprzednich modelach nadaje się do prania. Jest on przystosowany pod dedykowany system interkomu, czyli Smart HJC. Model I20 występuje w kilku monokolorach, ale ciekawostka jest taka, że możemy ten kask kupić w takim malowaniu, że szczęka będzie w innym kolorze i skorupa będzie w innym kolorze. Na koniec klasyczny model w nowym wydaniu, czyli model V60. Skorupa tego kasku jest wykonana z włókna szklanego i została wykonana w technologii CAT. Ktoś, kto jeździł w kaskach tego typu lub w kaskach offroadowych, dobrze wie, że tutaj wentylacji nie zabraknie, ale mimo wszystko HJC pokusiło się o wloty wentylacyjne i mamy ich aż 6. Daszek, który mamy do góry, oczywiście jest możliwość jego zdemontowania. Szybka w tym modelu jest ciemna, posiada antifoga i jest regulowana w 3 płaszczyznach. Do tego kasku jak najbardziej możemy założyć gogle. Wnętrze tego kasku bardzo klasyczne, częściowo wykonane z materiału, który przypomina zamsz, a częściowo wykonane ze skóry. Wyściółkę tego kasku oczywiście w pełni możemy zdemontować i wyprać. Fajna rzecz, którą tutaj mamy, to awaryjnie wyciągane policzki. V60 pomimo swojego klasycznego wyglądu przystosowany jest pod zamontowanie interkomu, pod to, żeby jeździć nim w okularach i co najważniejsze, podobnie jak wszystkie dzisiejsze modele, również posiada najnowszą normę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czyli ECE 2206. Mamy tutaj dostępne 7 monokolorów i 6 retro malowań. Myślę, że każdy znajdzie coś do swojego klasycznego motocykla. Oprócz nowości, które Wam dzisiaj przedstawiłem, w przypadku HJC nie mogło zabraknąć wielu nowych malowań. Smok szczerbatek czy czarny charakter ze Spidermana, czyli Green Goblin. Dajcie znać w komentarzach, co Wy byście wybrali z nowej oferty HJC. Pamiętajcie o tym też, żeby wbić na nasz główny kanał, na nasze social media i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale to się rozluźnij trochę. Ale to mi nic nie zmieni. Zrób tak. Weź zrób syrenę. Nie, syrena mi się daje.